Do gry wraca reprezentacja Polski, a to oznacza, że czas na kolejny odcinek Lecą Typy, w którym zajmiemy się dwoma meczami Polska-San Marino oraz Albania-Polska. Jak co odcinek proszę również o subskrypcję oraz łapki w górę, abyśmy mogli tutaj jak najszybciej rozwijać nasz program. A teraz bez przedłużania zaczynamy typy. Dzisiaj jesteśmy w dwójkę, razem w duecie z redaktorem legalni bookmacher.pl Piotrem Szewczunem. Witam, Piotrek. Cześć, Mikołaj. Witam. Mówiłem tydzień temu, że tutaj jesteśmy na dobrej paście. Dwa tygodnie temu skuteczność 5 na 6. Tydzień temu było znacznie gorzej. 1 na 6. Nasz honor uratował kolega Mariusz, którego dzisiaj z nami nie ma. On trafił wynik meczu Leicester Crystal Palace, w którym był remis, więc gratki Mariusz, jeśli to oglądasz, mamy nadzieję, że oglądasz. A teraz szybko przechodzimy do typów naszych na mecze reprezentacji Polski. Pozwolisz, Mikołaj, że ja dzisiaj zacznę. San Marino, Polska San Marino. I jedynym pytaniem, które sobie zadaję przed tym meczem, jest to, czy reprezentacja San Marino wrzuci nam znowu jakąś bramkę. Moim zdaniem nie. W tamtym meczu, który rozgrywaliśmy u siebie chyba. Pierwszy był na wyjeździe, teraz mamy u siebie. Pierwszy na wyjeździe, teraz gramy u siebie. W pierwszym meczu tam szybko zaczęło się, bardzo szybko zaczęło się jak na reprezentację Polski strzelanie, więc uważam, że w tym przypadku będzie zupełnie odwrotnie, więc typuję, że to Polska strzeli ostatniego gola, a więcej ich padnie w drugiej połowie. Jeśli chodzi o mecz Albanii z Polską, no tutaj musiałem się trochę dłużej pozastanawiać, ale ostatecznie uważam, że w pierwszej połowie będzie remis, a w drugiej, podobnie jak San Marino, rozstrzygniemy ten pojedynek na swoją korzyść. Kurs jest bardzo wysoki, powyżej 5. Albo jesteśmy przez bookmacherów uważani za tak mocnych, że rozwiążemy to w pierwszej połowie, albo wręcz bookmacherzy spodziewają się lekkich ciężarów naszej reprezentacji w Albanii. Ja mimo wszystko ufam naszym chłopakom i typuję remis do przerwy, wygrana Polski po przerwie. A jak to wygląda u ciebie, powiedz? Kurs jest właśnie mega wysoki na ten typ remis i potem Polska to jest całkiem prawdopodobny scenariusz. Wyobrażam sobie, że do pierwszej połowy będzie 0-0 i potem wygramy jednak jedną bramką, bo tam nie spodziewam się wysokiego zwycięstwa. Ja w meczu Albania-Polska typuję po prostu zwycięstwo Polski, kurs 1,95 Superbet. No jednak wydaje mi się, że na tym etapie jesteśmy w całkiem niezłym położeniu, znacznie lepszym niż przed miesiącem, także to wygrana z Albanią to już on tak właściwie zaklepie drugie miejsce w grupie. Tam jeszcze będzie przynajmniej mecz z Węgrami, ale jednak wydaje mi się, że tutaj zajmiemy drugie miejsce w grupie dzięki temu zwycięstwu z Albanią na wyjeździe. A w meczu Polska-San Marino mamy mały konflikt, bo ja typuję z kolei, że więcej goli padnie w pierwszej połowie. Tak sobie pomyślałem, że po prostu, tak zresztą też było w pierwszym meczu, my bardzo szybko sobie dotworzyliśmy strzelanie. Pewnie wyjdziemy w miarę mocnym składem, więcej roszad będzie w drugiej połowie. Zobaczymy, to właśnie też zależy, ale no jednak wydaje mi się, że Polacy szybko wyjdą, będą chcieli szybko otworzyć spotkanie, jak najszybciej kilka goli strzelić i potem sobie spokojnie w drugiej połowie testować jakieś rozwiązania, tak jak to było w pierwszym meczu. Kurs 2,61 w Fortunie, także zobaczymy, przynajmniej tutaj mamy jakieś dwie drogi, które możecie nasi widzowie tutaj obrać. Dobra, to mamy nasze dwa typy na te dwa mecze. Jeśli chodzi o promocję, nagrywamy troszkę program szybciej, dlatego jeszcze bookmacherzy nie zawarli specjalnych promocji na te spotkania, a będą one na 100%, dlatego tutaj pod filmikiem podpinamy nasze dwa linki z analizą bookmacherską na oba spotkania. Tam znajdziecie akapity poświęcone promocjom na ten mecz oraz wszystkie najbardziej aktualne kursy bukmacherskie, także nasze pozostałe typy, także zachęcamy do odwiedzania strony legalni bukmacher.pl, tam dowiecie się wszystkiego, co trzeba o tych dwóch meczach reprezentacyjnych. No, bukmacherzy jeszcze czekają z promocjami, czekają z jakimiś ofertami, natomiast my nie czekamy, my już mamy wszystko gotowe. Mówię tutaj o naszym konkursie w komentarzach na YouTubie. Typujecie wynik meczu Albania-Polska,
podajecie konkretny wynik w komentarzu i możecie zgarnąć freebet do superbetu o wartości 20 zł. Takie freebety na ten odcinek, na ten tydzień, na te mecze mamy dokładnie dwa, więc polecamy, zachęcamy, zapraszamy do zabawy. Tak jest. Także powodzenia z typowaniem dokładnych wyników. Na dziś to będzie już wszystko, a w kolejnym odcinku już po przerwie reprezentacyjnej zostajemy na polskim podwórku. Legia Lech, mecz, do którego nie trzeba nikogo zachęcać, także już zapraszamy teraz na kolejne odcinki. Dzięki Piotrek, do zobaczenia. Dzięki. Powiedz mi, czy ty jesteś też team piłka klubowa i czekasz jak najszybciej na zakończenie przerwy reprezentacyjnej, czy wręcz przeciwnie, bo mnie te rozgrywki ligowe na tyle już zaczęły tu rozgrzewać, że czekam aż jak najszybciej skończy się piłka klubowa i wrócimy za tydzień do obstawiania klubówki. Zdecydowanie team piłka klubowa. Jak było Euro, jak są wielkie imprezy, to wtedy faktycznie mnie to bardzo wciąga, ale teraz to tylko taka niepotrzebna przerwa. Ja bardzo czekam na Premier League, na kolejne ligi, także oby to szybko minęło i wracamy do klubówki. Zgadza się. Na razie. Cześć.